No cześć kochani, to będzie nowy vlog. Zaraz wyciągamy sobie kajaczek i pierwszy raz wypróbujemy w życiu taki kajak. Jest strasznie gorąco, właściwie prawie 40 stopni, 36 bodajże, a ma być 38-39. No pogoda jest taka, że właściwie trzeba wchodzić do wody, namoczyć się, wychodzić, wchodzić i wychodzić. Także nie ma innego wyjścia. Dobra, idziemy wyjąć ten kajak. Zobaczycie, wozimy tu w aucie. W bagażniku to chyba łagano, jak to na wakacje. Także nie przestraszcie się, jeszcze koło przyczepę. Maciek, weź nagle, ja wyjmę ten, bo ja nie, czekaj, mam, nie jestem w stanie. Maciek, bierze czapkę. Nie, nie, czekaj. Taki to ciężki jest. Ale jest tu, w postaci plecaka. Tam zrobiliśmy sobie miejsce z cieniem tam. One poszły na basena. Zobaczcie, Maciek wypakowuje. Zacznij na odcinku. No, taka guma jest taka. Gorące, jak nie wiem. To gorące, bo w aucie było. Wyjmij na razie to z tego, dobra? Bo tak będzie lepiej. No. I zobacz, czy coś w torbie jest jeszcze, dobra? Daj mi tą torbę. O właśnie, daj mi, podaj mi torbę. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest instrukcja, zaraz ją przeanalizujemy. No coś takiego, coś mamy wiosła w przyczepie. Pompuje się to maksymalnie 0,35 bara. Dobra, Maciek, teraz to spinamy tutaj, tu. Dodamy. Weź tu, synek, rozwiń to stąd, dobra? A ja tu rozwinę. Żebyśmy potem wiedzieli, zobacz. Najpierw składa się burty do siebie, potem jak będziemy składali, a potem się to tak zwija. Widzisz? A nie może? Nie zębami, masz nożyczki od tego. A nie może być tak? Jest? No to jest to do środka, co się wkłada, to na czym siedzisz. To do środka, dobra. A nie może być tak, że to wy wszystko robicie, a ja tam? Tak jest zawsze, to nic nowego. Słuchajcie, ja tutaj mamy jakąś pompkę specjalną do tego, ale tutaj co chyba pompowanie. Mogę, a ja to pierwszy raz robię, więc nie wiem, jak to się wkłada. Pani powiedziała, że tylko jeden trzeba mieć do tego pompowania. Tylko jedną końcówkę. Proszę, Maciek pompuje. Tu musisz, pamiętaj, żeby tu nogami stanąć, dobra? Tak, tak, nie. I tak. Nie, czekaj, nie, odwrotnie. Nie pokazałeś, która końcówka pasuje. No właśnie, bo tu jest deflate, a tu inflate. Czyli tutaj, jak jest inflate, tu się pompuje. O, taka końcówka tutaj do... Czekaj, bo nie pokazałaś. Taka końcówka tutaj, no, do pompki. Tu trzeba przekręcić, a tu w kajaku jeszcze raz pokażę. Robimy tak. Najpierw... O, zobaczcie, tą końcówkę tutaj wrzucamy. Bardzo mało z oglądających ten film, tak, naprawdę kupić, nie wiem, czy jakkolwiek kupić, nie są kajak. A jak no kupić, to dajcie tacy znać w komentarzach. Dobrze, super. Aha, miałeś się pompować, przepraszam. Proponuję w cieniu. Tak, wiem. Pomyślałem o tym pierwszy, powiedziałem. Zobaczymy, czy łatwo się pompuje. Nie, do samego końca, o właśnie. O Boże. I tak tylko w filmie. O, coś widać w kajaku, lewo. Chociaż Maciek poćwiczył, mięśnie mu się zgadza. Ja nie mam mięśni. No to dlatego musisz się wyrobić. No to właśnie, to poćwiczyłeś kałty. Rozwiną trochę. Sam się rozwinie. I prawa burta trochę idzie. Ale no i to idzie. No to się trochę pompowanie czeka, bo i ten żół trzeba napompować. I chyba krzesełka takie powinny być. Każde osobne się pompuje. No więc może pokażemy, jak już napompujemy. No zobaczcie, tak to na razie wygląda, jak napompowaliśmy boki. Wcale nie było tak trudno, szybko bardzo się pompuje tą pompą. I nie jest tak ciężko. I teraz tak, te boki, okazuje się, że tutaj właśnie jest coś takiego jak Recommended Pressure 3 PSI, więc do trójki trzeba było napompować i jest taka sprężynka. Jak na przykład oderwiecie i wam powietrze wyleci, to oznacza, że ta sprężynka jest jakby wciśnięta w środek. Trzeba tak po prostu nacisnąć, ona odskakuje i wtedy nie wycieka powietrze. No i teraz spróbujemy o to co mamy tutaj do środka włożyć. Chyba to do pompowania powinno być z przodu, z tego co widzicie. Tu na tym rysunku, jakby na środku macie coś do pompowania. Ale do czego te paski są takie? Może do ciuchów.
Aha, dobra, dobra. Tu mamy takie wcięcie na te korki. Tu na pewno tak będzie. Patrzcie, tutaj jest nawet napisane, że w tym miejscu trzeba paskiem to przypiąć. Włożyłem to tutaj do środka. Przypięliśmy tam tymi paskami. Tutaj też i teraz tu, to trzeba też nadmuchać. I tu jest napisane, że rekomendowane ciśnienie 5 PSI. Także to będziemy teraz pompowali. No powiedz, powiedz. Ja się kąpnąłem i teraz ja chcę. Kąpnąłeś, dobra, będziesz pompował. No, Maciek jedzie do piąteczki. Dobra, zobaczcie, to tak wygląda po napompowaniu tego. I jeszcze te siedzonka musimy tutaj napompować. Dobrze się spisałeś, synu. No. Tutaj są. Dobra, patrzymy jak je zamontować. Patrzcie, te siedzonka też do 3 PSI się montuje, pompuje, ale tutaj jest inna końcówka trochę, także zaraz będziemy szukali. Sprawa wygląda tak, że szukaliśmy końcówki, żeby tu wsadzić. I tak myślę, jak ja wcisnę tą końcówkę na siłę, ten gwint jaki tu jest do zakręcenia, tego po prostu rozwalę. Więc okazało się, że nie, że to się inaczej robi. Tu się odkręca, o. O, tutaj mamy, widzicie, taką. I tutaj najprawdopodobniej ta malutka będzie pasowała. O, widzicie? Mogę ją wsadzić? Jeszcze raz mi to pokaż, bo ja też nie wiem. Potem będę sama chciała. Dobra. Jakie odgłosy wydaje, nie? No i mogę ci nagrać? Czekaj, już ma 4. Montujemy siedzonka. Wiecie, ja nie wiem, ja się pamiętam. Zobaczcie, od jakiegoś czasu męczymy się z tymi zaczepami. Naprawdę nie wiemy, jak je tu zaczepić. Nie wiem, że ciężko tu strasznie przychodzi. Rozwala to się. Najsłabsza strona tego kajaka. I na razie nie do końca wiem, jak te siedzonka jeszcze przekręcić. Słuchajcie, już wam mówię, co poszło nie tak. Mianowicie, po pierwsze, w złą stronę siedzonka montowaliśmy, bo tutaj jest przód kajaka i siedzonko powinno być w tą stronę odwrócone, a nie w drugą. Po drugie, montowanie tego jest naprawdę proste, za chwilę wam pokażę. Zobaczcie, no to jest naprawdę takie proste, że właściwie wystarczy tylko tu przeciągnąć od dołu i tu wrócić. Górę. Dobrze robię, mama, czy? Tak, dobrze robisz. Potem to się samo jakby o te pomarańczowe takie... Zobaczcie, się trzyma. Wszystko się trzyma. No, takie proste i tak można sobie podciągnąć albo poluzować. No, w ten sposób. No, słuchajcie, już jesteśmy prawie gotowi. Jeszcze zostały nam takie płetwy delfina, rekina. Jeśli gdzieś od dołu przestawia. Ale to już pewnie jak pójdziemy na plażę je zamontujemy. Zjemy zupę i idziemy. Zobaczymy, po morzu będziemy pływali. Patrzcie, Jezu, kabel dynda i robi... Patrzcie, jak ci moi rodzice są silni. Watch. A ja dosłownie nic nie zrobię. Nie miałbym news, gdyby to nie było 18. Proszę, Maciek. Nagrywaj, ale stabilnie. O Jezu, ja nie umiem stabilnie. Fale, wiatr, ja swoje w morzu. Patrzcie, co moi rodzice dzielni. Patrzcie, jak oni fajni są. Zasubskrybujcie na taty kanał. Subskrybujcie teraz, albo was skrzywdzę. A tu jest tak. Coś wam chyba ucieka, nie? Coś chyba wam uciekło. Trzymam, tu będzie telefon taty. Kiedy rodzice już ogarną łódkę. Czy to jest kajak, no ale dobra. W ogóle ja będę tak, że lepiej mnie słyszało, ale teraz nie widzę tego. W ogóle pewnie mi teraz nie słychać, jak ktoś zagłośnią, to po prostu z ciszy. Nie jest to trudne. Zobaczcie, mamy tu Maćka na kajaku, a Maciek z przodu to sobie nóżki moczy. Zobaczcie, a tu ja jestem z mamą z tyłu i tak sobie pływamy. I zaraz wam pokażę, odpłynęliśmy troszkę tutaj do tych boi. Zobaczcie, tutaj są boje, dalej nie pływamy, bo na razie tak klubnie, pierwszy raz pływamy w sobie. Zobaczcie, tu są ludzie, zaraz nas nosi na tych ludzi. Stąd odpłynąć. No właśnie, odpływamy, sorry. No Maciek uczy się wiosłować. No Maciek, patrz, druga strona. Musisz jakby lepszy taki ruch robić, wiesz, tym wiosłem. Taki bardziej dokładny. Trochę na razie jeszcze chaotycznie, ale nauczy się. Pamiętacie, jak na biegówkach dawał? Też szybciutko się nauczył. Powiem wam, że fajny jest ten kajak, wygodny. Zobaczcie, jakie są fale. Jest trochę takie delikatne są fale, ale czasami tak się o dziobek rozbijają tutaj. Nie wiem, czy to widać. O, widzicie, i tak podchlapuje wtedy. Ale jest okej, okay. Słuchajcie, bardzo stabilny jest ten kajak. Pływaliśmy niedawno po tej rzece w Buni, w Bośni, na kajakach takich jedyneczkach plastikowych i było... Jedzie. I
było znacznie mniej stabilnie. Także ten kamyk, naprawdę czujemy stabilność tutaj, że on tak się na bok zyki nam zaraz nie wywali. No teraz mama mów, co ty tam? Wtedy pływaliśmy na najgorszym miejscu, gdzie jeszcze w kajaka, a ten kajak naprawdę się ruszył. Tak, ten kajak się ruszył. No, ręce bolą. A później, no teraz, dlatego, wiesz jak boli otrzymania tej kamery, ale nie ręka boli, słuchajcie, otrzymania tego selfie stika. Może też dlatego, że ten kajak był ciężki, a musieliśmy go kawałek przenieść tak naprawdę. Sama nie wiem, czy od tego wiosłowania, bo wiosłuję bardzo krótko, a wcześniej w Unii wiosłowałam bardzo długo i nic mi nie bolało. Ale teraz musiałam przedźwigać ten kajak i on jest dosyć ciężki, co nie mamy coś za coś. A wam pokażę, gdzie płyniemy. A płyniemy sobie tutaj wzdłuż wielkiej plaży, wielka plaża w Czarnogórze. Zobaczcie, no ona jest cała obstawiona. Tu na stronę się skierowali. O, dziękuję wam. Dobrze sterujecie, o widzicie. Jest bardzo dużo takich klubów, parasolek i tak dalej. No, jesteśmy teraz w Bokfal. Wiecie co, Bokfal to trochę nie za fajnie. Więc ja chyba skończę nagrywać. No kochani, dopłynęliśmy jakoś. Powiem wam, że trudno się walczy, bo jest taki prąd i strasznie tak w bok nas znosi cały czas. A jak płyniemy pod prąd, żeby nas tak nie znosiło, no to praktycznie w miejscu wiosłujemy. Ale zobaczymy, no to był test na morzu. Na pewno będzie inaczej na rzece, inaczej będzie na jeziorze. Zobaczymy, generalnie bardzo fajna zabawa, bardzo fajna. A mama z Maćkiem to poszła się kąpać. A tak jeszcze przy okazji chciałbym podziękować tutaj Mędzlom, czyli kanałowi Mędzlom.pl za inspirację. Właściwie pojechałem kupić supa, bo oni na tym supie pływali. Miał być sup, wyszedł kajak. Ale kajak też jest bardzo fajny i chyba, nie wiem, chyba nam będzie fajniej z kajakiem. Dlatego dzięki, pozdrawiam was Mędzle i no, może się gdzieś spotkamy. No zobaczcie, przynieśliśmy tutaj, położyliśmy sobie kajak. No teraz będziemy musieli z niego spuścić powietrze i go jakoś zapakować. A chcemy gdzieś pojechać, ale powiem wam, że 39 stopni jest tam, gdzie chcemy jechać. I nie wiem, co zrobimy. Słuchajcie, zbieramy kajak. Damy babci tutaj telefon. Babcia będzie nas nagrywała chwilę. O, zobaczcie, jak my to mam kamerę. Jesteśmy w Ulcni w nocy i zobaczcie, co się dzieje, tłum. Jabłeczko nasze słodkie. No to jest imprezka. Ale się zadymiło.